Koncepcja powstania Metra w Krakowie ma już lat 50. Parę lat temu w ramach referendum mieszkańcy wypowiedzieli się za tym, aby wybudować w Krakowie metro. Tak jak ja powtarzam, to zawsze wybudowanie metra to nie jest takie zadanie, które polega na tym, że wchodzimy i kopiemy. Natomiast wymaga całego szeregu działań, całego szeregu analiz. Myśmy część tych analiz już przeprowadzili. W tej chwili przechodzimy do takiego finalnego, do takiej finalnej koncepcji. My deklarujemy, że zrobimy naprawdę wszystko, żeby opracować koncepcję, która jak najlepiej spełni oczekiwania z jednej strony mieszkańców miasta, a z drugiej weźmie pod uwagę te przepiękne, historyczne zabytki, które tutaj nas otaczają. Firma zajmuje się projektowaniem linii metra już 10 lat. Tutaj mamy fazę studium wykonalności, także doskonale się to wkomponuje w dyspozycję naszymi zasobami. Nasze studium ma dać odpowiedź na pytanie, jaki system transportu dla miasta Kraków jest najbardziej odpowiedni. Już na pierwszy rzut oka, analizując liczbę mieszkańców, analizując ruch samochodów na ulicy, widać, że taki system bezkolizyjnego transportu jest potrzebny. Natomiast nasze studium ma odpowiedzieć na pytanie, jaki, w którym miejscu, dać pewne propozycje oraz jak to wszystko można technicznie i finansowo dalej ustawić.